Steiner Polonia Leszno pokonała na własnym boisku Krobiankę Krobia, która walczy o utrzymanie w czwartej lidze. Spotkanie mogło rozpocząć się od otwarcia wyników przez gości, jednak zmarnowali oni tę okazję. Za to w 15 minucie Leszczynianie zdobyli pierwszą bramkę za sprawą trafienia Łukasza Glapiaka. Czerwoną kartką za dyskusję został ukarany zawodnik zespołu Krobi, Jędrzej Knap, przez co goście zamiast 11 zmuszeni byli grać w 10. W drugiej części spotkania Krobia nadal nie mogła znaleźć sposobu na leszczyński zespół. W 68 minucie spotkania Kacper Robaczyński podwyższył wynik na 2 do 0 po podaniu do Łukasza Glapiaka. Zrobił to również w 81 minucie ustalając wynik końcowy na 3 do 0.